Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Iwona Plater, Biuro Prasowe Najwyższej Izby Kontroli. Chciałabym dzisiaj zaprosić Państwa do wysłuchania rozmowy z moim, ale przede wszystkim Państwa gościem, panem doktorem Maciejem Sokołowskim. Dzień dobry, witam Państwa. Panie doktorze, będziemy rozmawiać o hospicjach i opiece paliatywnej. Pan ma bardzo długie doświadczenie w tej właśnie opiece, w tym sektorze medycyny. Jeżeli Pan pozwoli, to ja przytoczę kilka szczegółów z Pana biogramu. Jest Pan wiceprezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej. Jest Pan członkiem Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, lekarzem z wieloletnim stażem. I jest Pan także członkiem powołanego przez ministra zdrowia Zespołu do spraw przygotowania projektu długookresowej strategii rozwoju opieki paliatywnej i hospicyjnej. Ten projekt się będzie pojawiał i przewijał w naszej rozmowie, bo był on także jedną z istotnych kwestii, które Izba poruszyła w kontroli, o której będziemy mówić. Dodam, że ma Pan także na swoim koncie długi szereg studiów podyplomowych w dziedzinie ekonomii zarządzania opieką medyczną, czyli fantastyczne doświadczenie do tego, żeby zajmować się tym, co Pan właśnie robi. Bardzo dziękuję. No, wszyscy się musimy uczyć. Niestety ekonomia w ochronie zdrowia odgrywa coraz większą rolę i musimy, lecząc, również liczyć. O tym bardzo dobrze wie NIK i stąd nasze kontrole. Przypomnę, że misją Najwyższej Izby Kontroli jest kontrola zadań publicznych, profesjonalna kontrola, niezależna kontrola zadań publicznych w interesie obywateli i państwa. I nasze spotkanie dzisiejsze jest związane z jedną z już starych kontroli NIK-u, ale to, że miała ona miejsce kilka lat temu, dlatego że samo badanie, sam okres kontroli to były lata 2015-2017, natomiast wyniki kontroli zostały ogłoszone w roku 2019 we wrześniu i kontrola NIK-u dotyczyła zapewnienia opieki paliatywnej i hospicyjnej, warunków w Polsce, tego jak ta opieka działa. I rodzi się takie pytanie, z tą perspektywą czasową, jaką mamy, czyli kilku lat, czy coś się zmieniło i co się tak naprawdę stało? Jeżeli Pan pozwoli, to ja i Państwo pozwolą, ja przeczytam dosłownie kilka zdań najważniejszych, podsumowujących informacje o wynikach kontroli, skrót, w którym mówimy o wynikach tej kontroli. Zapraszam też Państwa oczywiście do zapoznania się szerzej z tymi wynikami. Są dostępne na naszej stronie www.nik.gov.pl. pod tytułem Zdążyć z pomocą albo NIK o zapewnieniu opieki paliatywnej i hospicyjnej. Otóż Izba wskazała na następujące rzeczy. Nie wszyscy potrzebujący mają dostęp do odpowiedniej opieki paliatywnej i hospicyjnej. Powodem jest wąska lista chorób, głównie nowotworowych, kwalifikujących do takiej opieki i mała jej dostępność na wsiach. Powodem także są wprowadzone przez NFZ limity finansowaniu tego typu świadczeń. Do tego jeszcze wrócimy, ale przypomnę, że świadczenie opieki paliatywno-hospicyjnej nie jest świadczeniem ratującym życie, a tylko takie świadczenia mogą wykraczać poza zakontraktowany wcześniej limit. Następnie NIK mówi o bardzo smutnej i tak naprawdę wstrząsającej rzeczy, że część chorych umiera nie otrzymawszy, czy nie mogąc skorzystać z tej opieki. NIK przestrzega, że taka sytuacja nie poprawi się, dopóki nie zostanie opracowana strategia rozwoju opieki paliatywnej, czyli już tyle lat temu w informacjach o wynikach tej kontroli my o tej strategii mówimy i wskazujemy ją jako jeden z głównych braków i mówimy także o braku standardów tej opieki. No i kończąc, dotychczasowe działania na rzecz poprawy jej jakości i dostępności były nieskoordynowane i fragmentaryczne i mimo znacznego wzrostu nakładów na opiekę paliatywną, z tego co ja pamiętam z informacji o wynikach kontroli, ten wzrost w latach badanych to było około 60% z poziomu 400 milionów do bodajże 600. Teraz jeszcze zerknę do notatek. 414 milionów w 2015 roku do 668 w 2017. Mimo tak dużego wzrostu hospicjom brakowało wtedy środków na prowadzenie działalności. Panie doktorze, co się zmieniło? Czy coś się zmieniło? Jeżeli nie, dlaczego? No, jesteśmy w troszkę innej rzeczywistości i faktycznie trochę rzeczy się zmieniło, a trochę rzeczy zostało na, powiedzmy, tym samym lub nieco gorszym poziomie. Od czego tu zacząć? Jeśli chodzi o nielimitowe finansowanie świadczeń, to mamy pewną nowość, ponieważ od 1 stycznia 2021 roku jako nielimitowe są traktowane wszystkie świadczenia realizowane dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. To działanie wynika z wprowadzenia ustawy o Funduszu Medycznym, z którego właśnie te świadczenia dla dzieci są traktowane nielimitowo. Wzrost finansowania świadczeń, o którym Pani mówiła, między 2015 a 2017 rokiem wynikał z tego, że Agencja Technologii Medycznych i Taryfikacji przeprowadziła taryfikację świadczeń i od stycznia 2017 roku weszła w życie nowa wycena świadczeń. I to spowodowało właśnie skokowy wzrost finansowania. A niestety wycena świadczeń od 2017 roku do 2021 roku pozostała na tym samym poziomie. Dopiero w połowie 2021 roku nieco te świadczenia zostały lepiej wycenione, ale to wiązało się z wejściem w życie ustawy podwyżkowej, czyli ustawy o minimalnych wynagrodzeniach zasadniczych w podmiotach leczniczych. Kolejny wzrost stawek nastąpił w lipcu 2022 roku. To był dość znaczący wzrost, ponieważ około 21% wzrosła wycena świadczeń i kolejny wzrost nastąpił od 1 lutego 2023 roku o kolejne 12%. Tylko to wydaje się tak, że mówimy o istotnym wzroście stawek, natomiast my jesteśmy jeszcze poniżej inflacji, czyli jeżeli od 2017 do 2022 roku, kiedy te świadczenia zostały nieco lepiej wycenione, stawka była na tym samym poziomie, a wszystko drożało, to się przekładało na brak takich impulsów prorozwojowych opieki paliatywnej. A można też powiedzieć, że na takie troszkę, no, to powodowało, że nie było rozwoju. Wręcz odchodzili od nas pracownicy, nie przychodzili nowi, ponieważ w innych świadczeniach na rynku wyceny, to co mogliśmy zaproponować naszym pracownikom, czy pracownikom w innych podmiotach leczniczych, było zdecydowanie lepsze. Panie doktorze, a takie pytanie, które nasuwa się i które także Izba jako zagadnienie podjęła, czy które stanowiło pewne tło dla informacji o wynikach kontroli. Wiemy, co się dzieje z demografią, wiemy, jak ta demografia wpływa, ma miażdżący, tektoniczny, można by powiedzieć, wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia, ale także na tę sferę tak szczególną. Więc jakie są perspektywy związane z zapotrzebowaniem na tę formę opieki paliatywno-hospicyjnej w kontekście tych bardzo niepokojących zmian demograficznych, których doświadczamy już od wielu, wielu lat? Przede wszystkim powiedzmy sobie, że opieka paliatywna jest realizowana w kilku formach opieki. To są poradnie medycyny paliatywnej, hospicja domowe, hospicja stacjonarne i perinatalna opieka paliatywna. I tu mówimy o takiej specjalistycznej opiece paliatywnej, ponieważ elementy tej opieki powinny być i są realizowane również przez lekarzy rodzinnych, przez lekarzy innych specjalizacji, innych specjalności medycznych, czy chociażby lekarzy onkologów. Faktycznie społeczeństwo się starzeje, zapotrzebowanie na tą opiekę paliatywną jest coraz większe. Ono również wzrosło w ostatnich latach w związku ze zmianą filozofii, zmianą podejścia do opieki paliatywnej. A co to za zmiana? Proszę przybliżyć nam. Mhm. Pod koniec ubiegłego wieku mówiono o opiece hospicyjnej jako takiej opiece w momencie, kiedy lekarz prowadzący, na przykład lekarz onkolog, bo większość naszych pacjentów to pacjenci chorujący na choroby onkologiczne, mówił: nie mam dla Państwa nic nowego do zaproponowania, leczenie przyczynowe się zakończyło, proponuję Państwu w tej chwili opiekę paliatywną. Tak było kiedyś. Od już kilkunastu przynajmniej lat to podejście się zmieniło i opieka paliatywna w tej chwili przyjmuje pod opiekę, specjaliści medycyny paliatywnej opiekują się pacjentami w trakcie leczenia przyczynowego. Jest to spowodowane również zmianą podejścia do leczenia onkologicznego. Kiedyś pacjent chorujący na nowotwór przebywał wiele tygodni w szpitalu. Obecnie coraz więcej świadczeń jest realizowanych w ramach procedur jednodniowych. Jednodniowa chemioterapia, kilkanaście dni pobytu w domu, kolejny cykl chemioterapii, podobnie z radioterapią. Przepraszam, rozumiem, że jest to tańsze i dla systemu, ale przede wszystkim ma ten aspekt ludzki. Tak, zdecydowanie jest to lepsze w stosunku do trudnymi schorzeniami. Tak, jest to zdecydowanie lepsze, jeśli chodzi o pacjenta, to, że on może przebywać z najbliższymi w domu. I teraz, jeżeli specjaliści medycyny paliatywnej obejmują opieką pacjenta na wczesnym etapie choroby nowotworowej, to okazuje się, że są zdecydowanie lepsze efekty tej opieki, ponieważ pacjent, przebywając w domu, czekając na kolejny cykl chemioterapii, radioterapii, jest zaopiekowany. Jest oczywiście pod opieką swojego lekarza rodzinnego, ale jeżeli również specjalista medycyny paliatywnej otacza kompleksową opieką pacjenta jego rodzinę, to pacjent jest lepiej przygotowany do kolejnej chemioterapii, do kolejnej radioterapii i efekty kompleksowe leczenia są zdecydowanie lepsze. Łącznie z tym, że część pacjentów zostaje wyleczonych. Czyli to, o czym Pan mówi, wychodzi naprzeciw, czy może nawiązuje do tego, co NIK już wtedy właśnie, co Izba już wtedy widziała jako problem, czyli ta fragmentaryzacja, to rozbicie systemu. Rozumiem, że tutaj go konsolidujemy, tutaj tworzymy pewien system, w którym rodzina wspiera tę osobę, w której ta interwencja stricte medyczna jest skrócona do maksimum. Dokładnie tak. Specjaliści medycyny paliatywnej w tej chwili, mówimy, grają w jednej drużynie z onkologami. To również podkreślają specjaliści onkolodzy, że jeżeli jest nić porozumienia pomiędzy onkologami, specjalistami medycyny paliatywnej, a lekarzami rodzinnymi w opiece nad pacjentem, to efekty takiej opieki są po prostu lepsze. Panie doktorze, bardzo często w naszej rozmowie pada tutaj onkologia, pacjenci onkologiczni, ale przecież są także inne schorzenia neurodegeneracyjne, nefrologiczne. Tam też są ludzie, którzy potrzebują tej opieki. Co z tymi grupami pacjentów? Bo to też była jedna z rzeczy, które zauważyliśmy już wtedy w tworzeniu właśnie informacji o wynikach tamtej kontroli. To bardzo dobre pytanie oczywiście. W tej chwili około 89% pacjentów, którymi opiekują się specjaliści medycyny paliatywnej, to pacjenci z rozpoznaniami nowotworowymi. To się w zasadzie nie zmieniło przez te kilka lat od czasu przeprowadzenia kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli. My oczywiście widzimy potrzebę włączenia kolejnych grup pacjentów do opieki i rozszerzenia tych wskazań. Natomiast jest to trudne, ponieważ już dzisiaj z różnych powodów nie jesteśmy w stanie objąć opieką wszystkich pacjentów z dzisiejszymi wskazaniami. I tutaj co by można zrobić? Na pewno zniesienie limitowania świadczeń byłoby tutaj taką możliwością sprawdzenia, jakie wewnętrzne rezerwy dzisiaj mają placówki opieki paliatywnej w całej Polsce. I to by było zasadne, żeby zobaczyć, ile tych świadczeń możemy więcej zrealizować, ale tu muszę powiedzieć o takiej, powiedzmy, tradycji. Narodowy Fundusz Zdrowia od dłuższego czasu płaci za wszystkie świadczenia zrealizowane w opiece paliatywnej. Co prawda robi to z pewnym opóźnieniem i nigdy nie jesteśmy pewni, czy na pewno w poszczególnych oddziałach wojewódzkich te pieniądze się znajdą i czy fundusz zapłaci za 100% świadczeń. Czyli niepewność finansowa i brak płynności finansowej. Tak, my czasem te nadwykonania w niektórych placówkach sięgają 20-30%. Wzrosło finansowanie świadczeń również dlatego, że jest to efektem ustawy podwyżkowej, o której mówiliśmy. My zaczęliśmy więcej płacić naszym pracownikom. W związku z tym, realizując świadczenia, my również co miesiąc ponosimy zdecydowanie większe koszty. I to czekanie na decyzję funduszu, czy fundusz zapłaci, no jest trochę stresujące. W momencie, kiedy się nagle dowiemy, że fundusz nie zapłaci, mam nadzieję, że to nigdy nie nastąpi, no będziemy w bardzo dużych tarapatach. Wolelibyśmy zdecydowanie, żeby również nasze świadczenia były finansowane chociażby tak jak w tej chwili ambulatoryjna opieka specjalistyczna, gdzie owszem są wpisane do umowy pewne limity, ale jest również zapis, że po zakończeniu kwartału fundusz płaci za wszystkie zrealizowane świadczenia. Ja oczywiście rozumiem obawy leżące po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia, że dopóki nie powstaną kryteria, konkretne kryteria włączenia do opieki paliatywnej pacjentów, to mogą się obawiać, że nagle tych pacjentów będzie nie wiadomo jak dużo objętych opieką, ale moim zdaniem nie należy się obawiać takiej sytuacji, ponieważ nam po prostu brakuje kadr. Bo proszę Państwa, znowu troszkę cyfr. Zgodnie z Krajowym Planem Transformacji na lata 2022-2026, czyli takim dokumentem, które zostało opublikowane przez ministra zdrowia w październiku 2021 roku, szacowano, że w 2019 roku ze świadczeń opieki paliatywnej skorzystało około 96 000 pacjentów. Troszkę, około 60 000 pacjentów w ramach hospicjów domowych, około 30 000 pacjentów w ramach hospicjów stacjonarnych. I ministerstwo szacowało, że w 2022 roku powinno być zapewnionych 146 000 miejsc dla pacjentów. Czyli zobaczmy, z 96 na 146, wzrost o 50 000. W tym w ramach opieki domowej 142 000 miejsc. Czyli proszę Państwa, mówimy o wzroście z poziomu 60 000 do 140, tak? Prawie 2,5 raza więcej. Po pewnym czasie zaktualizowano mapy potrzeb zdrowotnych, które były podstawą do ustalenia tych wyliczeń i okazało się, że to zapotrzebowanie na miejsca, również mówimy o roku 2022, jeszcze wzrosło ze 146 do blisko 160 000 miejsc. W tym w opiece stacjonarnej 3800 i w opiece domowej 155 000 miejsc. Mówimy o szacunku Ministerstwa Zdrowia. Tymczasem wykonanie świadczeń według informacji Narodowego Funduszu Zdrowia za rok ubiegły po raz kolejny oscyluje w opiece domowej w okolicach 60-62 tysięcy miejsc, czyli pacjentów objętych opieką. Okazuje się, że powinniśmy mieć 2,5 raza więcej miejsc. Oczywiście te szacunki obejmują nie tylko pacjentów onkologicznych, ale również pacjentów z innymi chorobami. To, co występuje najczęściej, niewydolność oddechowa, niewydolność krążenia, niewydolność nerek, ale my dzisiaj nie jesteśmy w stanie tak bardzo jako środowisko medycyny paliatywnej objąć opieką tak dużej liczby pacjentów, po prostu brakuje specjalistów. I teraz, proszę Państwa, przechodząc do tej kwestii kadr. Ministerstwo w takim raporcie przygotowanym dla Sejmowej Komisji Zdrowia informuje, że pomiędzy 2010 a 2022 rokiem istotnie wzrosła liczba lekarzy specjalistów, ponieważ z 212 ta liczba specjalistów wzrosła do nieco ponad 600, czyli na przestrzeni 12 lat praktycznie się potroiła. Tylko że tych 600 lekarzy specjalistów dzisiaj obejmuje opieką w hospicjach domowych 60 tysięcy pacjentów, w hospicjach stacjonarnych około 30 tysięcy rocznie. Mamy w Polsce mniej więcej 220 miejsc specjalizacyjnych. Z tego, zgodnie z informacjami Ministerstwa Zdrowia na 5 stycznia tego roku, no właśnie wtedy było te 220 miejsc, natomiast zajętych było około 120, czyli mieliśmy 100 wolnych miejsc specjalizacyjnych. Zakładając, że specjalizacja trwa przynajmniej 2 lata, no możemy liczyć, że rocznie będzie dodatkowych 100 lekarzy z tego systemu na dzień dzisiejszy, nowych specjalistów wchodziło do systemu, a my powinniśmy ich mieć powiedzmy 1,5 tysiąca. Dlaczego to nie jest popularna specjalizacja? Z czym to się wiąże? To się wiąże niestety z 2 rzeczami. Po pierwsze, jest to trudna specjalizacja. Większość świadczeń jest realizowana w domu pacjenta. Czyli trzeba wyjść z ciepłego gabinetu, wyjść z oddziału szpitalnego i wejść do środowiska, do pacjenta, do domu. Są to też bardzo trudne sprawy tak życiowo, tak? W związku z tym jest tutaj duże wypalenie zawodowe. No i oczywiście kolejna sprawa to finanse. Mówiliśmy o tym, że przez szereg lat ta wycena nie wzrastała. W związku z tym no, my nie mogliśmy proponować konkurencyjnego wynagrodzenia w stosunku do innych zakresów świadczeń. Proszę też pamiętać, że specjalista medycyny paliatywnej nie ma możliwości prowadzenia prywatnej praktyki, ponieważ no, nie przyjęło się, żeby świadczyć odpłatne świadczenia w zakresie medycyny paliatywnej. Specjaliści innych specjalności mogą pracować w placówkach poza kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia, no i po prostu, mówiąc naukowo, dywersyfikować źródła zarobku. No, nasi specjaliści oczywiście też to robią, tylko że oni nie realizują prywatnych świadczeń w zakresie opieki paliatywnej, tylko na przykład podejmują pracę w podstawowej opiece zdrowotnej czy w jakichś poradniach specjalistycznych, bo większość z nich ma kilka specjalizacji. Należy powiedzieć, że specjalizacja z medycyny paliatywnej została wpisana przez ministra zdrowia na listę specjalizacji priorytetowych. To powoduje, że rezydenci odbywający tę specjalizację w ramach rezydentury mają wyższe zarobki niż rezydenci uczący się w innych zakresach, nie będących na tym liście specjalizacji priorytetowych. Tylko to jest informacja prawdziwa, ale informacją prawdziwą jest również to, że na tych 120 osób będących w trakcie specjalizacji mamy tylko 2 rezydentów. Dwie specjalizacje są realizowane, czy były realizowane w zeszłym roku w trybie rezydentury, a pozostałe 118 w trybie pozarezydenckim. W związku z tym wygląda na to, że te zachęty ministerstwa tutaj nie działają. Może gdyby po specjalizacji, po zakończeniu kształcenia specjalizacyjnego lekarze pracujący w tych specjalnych specjalizacjach, tych priorytetowych, również byli lepiej wynagradzani, to może to by był taki kolejny argument do tego, żeby podejmować kształcenie i faktycznie potem realizować te świadczenia. Dzisiaj przez tą kilkuletnią sytuację, kiedy te świadczenia nie były waloryzowane, wycena świadczeń nie była waloryzowana, niestety straciliśmy taką konkurencyjność na rynku, bo ja wiem, że rozmowa o świadczeniach medycznych, tym bardziej tak wrażliwych jak medycyna paliatywna, w kontekście wynagrodzenia za te świadczenia może czasem nie być najlepiej przyjmowana. Ale ludzie muszą dostawać pieniądze za swoją pracę i to takie, żeby chcieli ją wykonywać. Dokładnie tak. Tym bardziej, że proszę Państwa, musimy wiedzieć, że główną formą zatrudnienia, przynajmniej w hospicjach domowych, to są zatrudnienia w ramach umów cywilnoprawnych. Wiąże się to z charakterem realizowanego świadczenia, to znaczy tym, że trzeba jednak pokonywać wiele kilometrów dojeżdżając do pacjenta w bardzo różnych godzinach, często godzinach popołudniowych, bo to są godziny najlepiej odpowiadające pacjentowi, jego opiekunom, żeby przyjąć lekarza czy pielęgniarkę. Również w soboty, w niedzielę zdarzają się również konieczności interwencji. I taki lekarz w zasadzie całodobowo jest pod telefonem, opiekuje się przez cały miesiąc pacjentem. Bardzo trudno jest to zorganizować w ramach umowy o pracę i sztywnych godzin od 8 do 16. Stąd właśnie zatrudnienie w ramach umów cywilnoprawnych, gdzie i pielęgniarki, lekarze, fizjoterapeuci, psychologowie dojeżdżają do pacjentów często własnymi samochodami. I teraz proszę Państwa, koszt paliwa w stosunku do czasów, kiedy była opieka paliatywna taryfikowana, wzrósł ponad dwukrotnie. Niestety wycena świadczeń za tym nie nadążyła. W związku z tym te warunki funkcjonowania nie tylko nie pozostały na tym samym poziomie, ale się dość istotnie pogorszyły. Należy podkreślić, że minister zdrowia podjął decyzję o wpisaniu opieki paliatywnej i hospicyjnej w plan taryfikacji Agencji Technologii Medycznej i Taryfikacji na rok bieżący i właśnie taka taryfikacja, nowa taryfikacja świadczeń trwa i za to wielki ukłon w stronę ministra zdrowia, bo wiele świadczeń czeka w kolejce do taryfikacji i tutaj tą preferencję medycyny paliatywnej należy potraktować bardzo dobrze. To jest świetna decyzja ministra. My się niestety troszkę boimy efektów tej wyceny, ponieważ Agencja Taryfikacji zbiera dane kosztowe. Zbiera dane kosztowe za rok ubiegły. I teraz proszę Państwa, jeśli myśmy płacili mało naszym pracownikom, bo nas nie było stać na wyższe finansowanie, jeśli również ograniczaliśmy w miarę możliwości inne koszty administracyjne i tak dalej. Nie robiliśmy inwestycji, nie kupowaliśmy nowego sprzętu, bo po prostu na to nie mieliśmy pieniędzy. To jeżeli teraz pokażemy Agencji Taryfikacji, że funkcjonowaliśmy za stosunkowo niskie pieniądze, to agencja powie, aha, takie były koszty, dobrze, wyceniamy nową taryfę. I wyceni również na niskim poziomie. Bo to jest konsekwencja, tak? Dziedziczenie braku realizmu. Tak. Myśmy sobie powiedzieli może troszkę obrazoburczo, nie powiem, ale takie stwierdzenie czemuś biedny, boś głupi, czemuś głupi, boś biedny, tak? Troszkę zaklęte koło, tak? Były niskie koszty, bo była niska wycena świadczeń, mało płaciliśmy, agencja powie, aha, dobrze, tyle płaciliście, znaczy tak to powinno być i wyceni w przyszłości również na niskim poziomie. My byśmy się bardziej spodziewali wyższej wyceny, takiej, która będzie promowała pracę pielęgniarek, lekarzy, fizjoterapeutów, psychologów w opiece paliatywnej, a dzięki temu będzie się ta specjalność rozwijała, będzie coraz więcej lekarzy, pielęgniarek, bo tutaj głównie te świadczenia są realizowane przez grupę pielęgniarek, które są bardzo często w domu pacjenta, w opiece domowej. I dzięki temu będziemy mogli obejmować opieką po pierwsze wszystkich potrzebujących dzisiaj, po drugie kolejne grupy zawodowe, kolejne grupy pacjentów, kolejne grupy chorych wymagające tej opieki.